No hej, hej. Tak jakby trzeci odcinek w sesji. Bo no nie mogę się oderwać, strasznie przyjemnie jest teraz. Więc po prostu szkoda kończyć tej zabawy. Jeszcze tutaj upewnię się, czy OBS funkcjonuje jak należy. No i to chyba by było na tyle, jeżeli chodzi o ten aneks więzienny, czy jakby to nazwać. Chociaż jest jedno miejsce, do którego się nie dostałem i bardzo możliwe, że to jest właśnie cela 11. Z tym młotem. Chciałbym go mieć. Okej, tam jest jakaś dźwignia. Aha, tam można z dołu przyjść chyba. Dislorish. No bo tutaj nie ma ściany do rozwalenia. Już to sprawdzałem, chociaż może rozpęd zwiększa jej odległość. No nie. Więc zakładam, że można tam przyjść z dołu. No nie. Nie wiem, o co chodzi z tym światem. Jak już mówiłem, kojarzę je właśnie przede wszystkim ze ścianami tymi do rozwalenia, ale jest to niestety błędne skojarzenie. I co jest za tymi drzwiami? Czy to jest wyjście? Wyjdź. No nic, dobra, wyjdźmy, bo nie było tutaj jakoś mega dużo mobków. Dwa sposoby wykorzystywania magicznych run. Co? Otwieranie skrzynek i ulepszanie broni. Co tam było? Oturlanie się z uniku. Co? Oczywiście to, co było najważniejsze, nie dali mi przeczytać. No właśnie, dobra, wiedziałem, że to będzie. Ale nawet nie było użyj klucza. Ale te drzwi były zamknięte na bank. Czyli to musiała dać ta niemiła koleżanka. Znaczy, jak jej daliśmy sztylet, to już była miła, ale no... O! Jak się poruszamy atakując, to nas nie słyszą. Tak, tylko gdzie nas to zaprowadza? Czy to jest to... No tak, to jest to miejsce, gdzie widziałem tego tutaj koleżkę przez przestrzał, więc byliśmy wszędzie. Teraz możemy legitnie sobie zejść na dół. Okej. Jest punkt zapisu. Nie mam premii, bo zapisywałem na koniec, więc... Hop. A doświadczenia ile mam? Kurczę, zawsze będę chyba odpalać tamto menu. A, dobra. Sprawdzimy sobie tamten miecz Urukhaya. Jeszcze to nam zwiększa udźwig. To ciekawe, jak później będą ciężkie sety. Chyba, że już nie będą cięższe, tylko broń będzie cięższa. No nie, ten topór to... Chociaż, no niby flat... Damage, ale... migoczący, to jest jakiś bardzo słaby chyba item. Chociaż damage ma w sumie nie najgorszy. I ten miecz szturmowca, no on wcale nie jest taki dobry. Nieposłuszeństwo. A to nie ten młot? Nie, chyba wcześniej go zazem... No dobra, to na pewno nie ten. Okej, zakładam, że to idzie od siły. No tak, no nie do końca, dobra, więc nie będę nawet kończył myśli. Miał powiedzieć, że idzie od siły do zręczności, ale chyba tak nie jest. Wow. O, twardy. Bardziej żywotny niż inni koledzy. On pewnie aspiruje, żeby stać się tym wielkim rycerzem. O nie. Wolę się zatruć, niż żeby mi tu latał pajączek. Chociaż tak naprawdę lepiej byłoby jednak mieć tu pajączkę. No bo to chyba jajo, nie? I po jakimś czasie się respią te pajączki. No ale to nic. Dobra, lore. We found those two fighting in the rain. Calling each other murderers. We didn't have time to investigate. We imprisoned both of them, just in case. Even if none of them is a murderer, both are loud troublemakers. No spoko, czyli dobra, tutaj widzę, będziemy się dowiadywać, czy
Podjęliśmy dobry wybór. I pamiętam, że uwolniliśmy tego jakby z lewej celi. Nie wiem, czy ona jakoś była oznaczona. Boss. Nie podoba mi się, kolego. Nie podoba mi się. Okej. Dobra, on coś sobie wbija. Jakiś rage. Że takie coś a mnie uskoczyło. Dobra, nie zdążyłem rolnąć. Nie zestunowało go to. Aj. Dobra, on coś wbija i jak mu zadają wrażenia, to też to sobie wbija. Więc to jest chyba nieuniknione, żeby on coś tam skastował czy zrobił. Zaraz, zaraz. On chyba coś musi czołem wieprznąć. Te drzwi. Ej. Aha, dobra. Buf. Hello, zapraszam do tańca. No nie! Nie udało się. Nie wiem, czy on trafił te drzwi? Chyba nie. Dobra, muszę zacząć go łomotać. Jak to wolno mu mija. Aha, dobra, tak to działa. Rozumiem. Spoko, spoko, fajne. Chcę, żebyś walnął jednak w te drzwi. Ale sobą. Teraz dopiero odpalił szarże. Aj, źle timinguje tu rolę, tu trzeba wcześniej mimo wszystko. Nie bardzo wiem, kiedy go mogę atakować, to jest mój problem. Okej, tarcza nie daje nic na szarże. Odskok. A, teraz pytanie, czy musi uderzyć kilka razy, czy może w ogóle nie ma takiej rzeczy? A, tylko że on sobie i tak wbija to, ten szajs. Oj. Zestagerował. No, szybciej. Okej, mamy fazę. Our friend is upset, ale zużywa więcej energii. O nie! Wow, jakie framesy! Aż skończyłem rola trwały. Ja chyba padnę, kurczę, przy tym podejściu. Poszarżyłbym go chętnie. Szarżuj. Aj, nie jest głupi. Aż tak. Kurde. Czempiony. Jesteś spierdolony.
szarżę byś zrobił. Ej, był roll. Gra mnie oszukuje. Znowu był roll. Ej, no. Nie podoba mi się taki. Czemu we mnie, skoro był klon? Oszuście. Dobra, ale wiem, z czym się mierzymy. Mam pojęcie, jak z nim walczyć. Więc let's do this. Ja się durnie z nim wymieniam. Ale w sumie przed bossem mogę sobie wrócić do save'a. Znaczy do obelisku. Może jakaś broń by się lepiej sprawdzała? No nie, no tamta wolna to. Podobała mi się z wyglądu, ale kurczę, niestety jest bardzo niepraktyczna. On tam czeka, śmieszne. Jakiś lag mózgu mam w Matrixie. Zostawię sobie te ekspy, bo nie ma ich dużo. To jest tak naprawdę jeden czy dwa mopki, a dostaję po prostu heala z tego, tak? Muzyki nie ma. Ten z tą szarżą. A teraz mam podwójnego heala. Będzie klona atakował, dobra. Tylko że klona na jednego strzała zdjął. Pewnie dlatego, że klon ma pierwszy poziom. Ja uważaj, bo portal zepsujesz. Okej, zużywaj, zużywaj. Jeszcze. Jeszcze. Dobra. Teraz jakoś. O właśnie. Aj, tylko że on jest trochę za daleko. Jeszcze kastuje te swoje cheaty. Nic nie trafił. No nie, coś musiał trafić wtedy. Oj, szarża to. No niestety nie wykorzystałem tego klona za bardzo. Ej, no odsunąłem się, znaczy chciałem, nie będę się tłumaczył, no kurde, lamusie, wkurzasz mnie, na przykład tym, że jak roluję, to mnie trafiasz, a na realiach gry, którą ogrywam prawie codziennie, to nie powinno mieć miejsca. Z kim ty walczysz, bo chyba nie ze mną, oj, nie wiem jak to się udało, ale dobra. Zostaliśmy uraczeni muzyką, mam trzy mikstury. Faza kolejna. Jest jak na razie spoko. Czy jest mi tarcza potrzebna w tej walce? Chyba nie. Zobaczymy, jak się miecz sprawdza w dwóch rędkach. Jest tak, gonimy go. Klon. Aj, rzucił te fale spieprzone. Nie, za wolne te ataki są, jeszcze na mnie się jakoś zagrował. Nie opłaca się. Nie opłaca się. Okej. Okej. Jednak wolę starczą niż młodzieżową.
Ale mnie wkurza to. Oj! Oj! Nie podoba mi się, co robisz. A chyba teraz aż zużyję, to będzie tak kastowo. Gundyr, zluzuj! Od razu zabił. O kurde! No Pipa, to ty nie jesteś. Trzeba ci przyznać. Kurde, jak jestem za blisko, to nie mam szansy zareagować na to. Oj, to jest bardzo niefajne. Ile razy on to kastuje? Fuck. Skłamałbym mówiąc, że jesteś łatwy. Możesz ty, no, klona muszę użyć. Ja pierdolę, no jak? Co? Coś mi tam wyskoczyło. Dobra, on musi to się wykastować z tego. Ej. No, już gaśni. Zaszarżowałbyś najlepiej. Oszusz, kończy śmieciu! Szarżuj. Jak on tak szybko po prostu się zebrał po tamtym? No już! I tak jestem w dupie. Może go będę trzymał na blisko, ale zaraz kurde wbije te zdałnione ognie. Kurde. No i wbił. No nic. Wykastuj się z tego. Pewnie to specjalne zabicie jest, gdy nas nie trafi tą szarżą. Tak zakładam, że mogli coś takiego wymyślić. No nie ma co go atakować od razu, bo on bardzo szybkie recovery ma po tej szarży. Muszę mieć mojego cheater klona. Ja jestem skupiony i tryharduję. Ale jak padnę, to się zezłoszczę. O nie, wszystko tylko nie to gówno. Dobra, jeszcze jedna taka akcja. Jestem tak w dupie. Yes. Close one. 15 minut go pizgałem chyba. Tylko że raz padłem, nie? Ale to. Ale mi serce wali.
rządu, no właśnie, to jest podstawowa wersja, rządełko. Kaj to być... A, no tak, czego ja się spodziewam, przecież walczył bronią taką na dwie łapki. A, muszę się healnąć zdecydowanie. Ile expa za niego było? Możemy wbić levelek. O, proszę, w ogóle się odnowiła ta. Kamyczek się odnowił. Ale chyba już tam nie ma nic więcej. Dobra. No właśnie, nawet mikstury już nie było. No i co? Ile jest dróg dalej? Chyba tylko jedna? Czy dwie? Tam jest krata na dole. Krata jest opuszczona, tak. I nie widzę tutaj za bardzo dźwigni. Wciąż pamiętam o tym młocie. No i tak, zabiliśmy tego gościa. I teraz myślę, czy był tutaj gdzieś jakiś zamknięty portal. Tu w środku nie przypominam sobie. Natomiast na zewnątrz... Aha, dobra, poznaję to. Natomiast na zewnątrz na pewno był jeden. Tam bliżej Kazlo. Czy Kaslo, nie wiem, czy to udźwięcznie się... Aha, dobra, no tak. O czym ja też myślałem. Więc nie wiem, czy iść tam do tego portalu. Bo tu w środku chyba nie było żadnego. Lore. Aha, dobra, chyba wiem, gdzie to jest. Nie, nie, to nie jest tu. No nie, zobaczmy, czy jest gdzieś tutaj w koło dźwignia, no bo nie wiem, czy jest. Myślałem, że tamten guzik otworzy też tę bramę, ale nie. Co innego za nią odpowiada? On teraz nie biegnie, patrzcie. Aha, nie, jednak nie biegnie. Myślałem, że skoczy, jak nacisnę. No bo zobaczmy, dlaczego mielibyśmy iść tutaj? Chyba, że to jest inne miejsce. Nie wydaje. Nie, no byliśmy tutaj. Ale zdecydowanie nie zeksplorowaliśmy tego do końca. No bo jest ten młot jakiś potężny, zaklęty. To jedna sprawa, a druga, czy portal jakiś. Najlepiej byłoby wyrżnąć tutaj wszystko i się na spokojnie rozejrzeć. Tam wiemy, co jest. Ale tutaj też już chyba wszystko zeksplorowałem, cholera. Kolego, jak ja cię staggeruję, to ty to uszanuj. Moment, ja się muszę troszkę porozglądać. A. On ma w dupie ten stagger, który mnie tak denerwuje. Taki herlawy śmieć. A znosi ciosy jak champion. Tu jeszcze jest jeden. Czy ja go muszę zabijać? Chyba tak. A, resp się tam. Jakaś czerwień dziwna. Tutaj jest pełno jakichś świateł, które nie mają za bardzo źródła. O, jest! Proszę. Jeszcze pamiętam o tym grobie z mieczem, ale tam się nie dało za bardzo nic zrobić, oprócz przeczytania napisu. Chyba jeszcze nie mam takiej broni, którą by się nie dało posługiwać przy użyciu jednej ręki. Dobra, zakładam, że tu nie ma żadnych znajdziek poza po prostu tępego
zatępiam wejściem na środek. Ja sobie uzupełnię to wszystko i tak dalej. Bo pewnie w trakcie walki, jak to zrobię, to będą jakieś kary. Wow, patrzcie, jak się ładnie mieni czerwień w tym płaszczyku. O rany. To są te słabe. Bo jak te mocne, to... Dobra, to są te słabe rzeczywiście. Ten jest jakiś mocny. A, mają jeszcze dwa żywota. Zastanawiam się, co to robić. To agruje inne, czy jak to działa? Dobra, zdychaj. Zdychaj. O, puszczaj loka. Miał być shield wasz, na pewno to widzieliście, ale nie wyszło oczywiście. O. Odłamek niezapieczętowanej runy. Ach, nie. Kundelek. Nie mogę tu wejść. Trochę mnie zignorowali na chwilę. O nie. O, dobra, gruby rozkazuje pieskom. O nie. Pod ścianę go trzeba i najlepiej... To pułapkę rzucił. Dobra, teraz ty. To jest jakiś Houndmaster, kurczę. Bije się jak bonus. A, uleczę się. To chyba mogę zrobić. Lock. A, tam coś jeszcze chyba słyszałem. Dajcie mi się rozejrzeć. No nie. Ale z takim duetem już chyba walczyłem, czy tamten był słabszy. Przecież jak tamten jest ślepy, to ja na spokojnie mogę sobie z tym powalczyć solo. I później tamtego skończyć. Powinni się trzymać za rączki, żeby się nie pogubić. Teraz mogę tego sklepać. Elegancko. Ten fiolet. To jest po prostu chyba kolorek w otoczeniu. Ale gdzie jest moja nagroda? Aha. A, trochę jak z Dead Space'a. Co jest? Żeby od boku brać okrop punktu zakręć podstawowego wysysa. O, to będzie coś fajnego. Wysysacz życia. Nawet nie muszę czytać opisu, chociaż czy on nie wysysa mi życia po... Wolałem przeczytać, żeby się nie okazało, że rzeczywiście wysysa ze mnie to życie, a nie że mi pomaga. No i dobra. Przyszedł czas, żeby skończyć. Nie wiem, jak się dostać tam do tych cel. Trzeba będzie jeszcze chyba kombinować. O, tylko jeszcze tutaj kolegę sklepiemy. A nie! Nie mogę skończyć, bo muszę zapisać. To nie są sousy. Nie chcę musieć powtarzać. Więc muszę się wrócić do jakiegoś punktu zapisu. Chociaż ostatnio i tak nawet punkt nie zadziałał. Wiesz co, jesteś bardzo nieprzyjemny. Nie chcę z tobą rozmawiać już. Strasznie ociężale loka gubi i tak dalej. Tamtych powinno palić.
Nieuczciwe to jest. No nic, jeżeli dobrze pamiętam, to zapis był tutaj chyba. Tylko żeby się do niego swobodnie dostać, przewężnąć tutaj tych knyszorów. No bo tutaj nic nie było. No właśnie, i równie dobrze mogłem chyba wyjść tędy. Nie wiem, jeszcze pokombinuję, posłucham tych lorów, co tam są i pomyślę, gdzie byłem, gdzie nie byłem i podejmę decyzję, co zrobić, ale to na przyszłą część. A, no tak, miksturkę dostałem. No i tyle. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się ciepło, cześć.